Słuchajcie, wiele osób może zastanawiać się, czy sprawić sobie drona z serii Mini, czy jednak zainwestować w Neo. To są inne konstrukcje, ale ja latałem nimi wszystkimi i mam na tyle doświadczenia, żeby podzielić się z Tobą informacjami i takimi spostrzeżeniami, a także pomóc Ci w wyborze. W tym materiale właśnie to zrobię i mam nadzieję, że w efekcie będziesz mieć już świadomość i rozeznanie, który dron może Ci się przydać, jaką jakość wyciągniesz i jaką będzie miał specyfikę. Zapraszam bardzo serdecznie. Zaczynamy zatem. Let's go! No to jakie są te podstawowe różnice? To jest dron, który waży zwykle poniżej 250 gramów ze względu na przepisy. Ma trzyosiowy gimbal, czyli stabilizacja kamery jest w każdej osi. Ma stosunkowo do konstrukcji bardzo duże śmigła. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. I jego gabaryty w stosunku do masy są naprawdę spore. Jeżeli chodzi o serię trzecią i czwartą, mamy tutaj kamerę z sensorem 1/1/3 cala, która operuje nam zarówno w poziomie, jak i w pionie i ma jasny obiektyw. To jest bardzo ważne. Jeżeli latasz manualnie, wystarczy Ci spokojnie Mini 3 i ja bym tutaj był za tym, żeby zainwestować właśnie w serię albo Mini 3, albo Mini 3 Pro, Mini 4, nie inwestować w Mini 4K ani w te niższe modele ze względu właśnie na kamerę. Ten dron ze względu na swoją specyfikę jest bardzo cichy. Trójka i czwórki są mega ciche, właściwie jak odlecisz sobie 10-20 metrów od ludzi czy od obiektów, w ogóle nie słychać tego drona, więc pod tym względem jest świetny. Jest bardzo stabilny na wietrze, on ma klasę piątą, czyli spokojnie, bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o malucha, oczywiście na wietrze, i daje nam bardzo dobrą jakość zarówno zdjęć, jak i filmów. I tutaj, jeżeli chodzi o Neosia, to co go wyróżnia w stosunku do miniacza, to przede wszystkim bardzo zwarta konstrukcja, niewielka masa, 135 gramów, ale też duża odporność na kolizję, na krasze. Super to wygląda. Oj, teraz przewaliłem, ale mimo wszystko lecimy dalej. Przede wszystkim możliwość latania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby zniszczyć Neosia. Oczywiście ja w trybie FPV trafiłem już kamerą w jakiś obiekt, w przeszkodę, przestawiła się, ale po delikatnych negocjacjach i regulacji działa bez zarzutu. Ma on tutaj ślady uderzeń, natomiast jest ciężko go zniszczyć, naprawdę trzeba się mocno postarać. No i kolejna sprawa, ten dron jest bardzo bezpieczny, bo on ma jeszcze dodatkowo osłony te górne i przez to jest trudno zrobić krzywdę, nawet jeżeli byśmy chcieli. No dobra, ale jeżeli chodzi o loty, komfort użytkowania, zwróćcie uwagę, jak duży jest Mini. Dzięki temu on lata bardzo stabilnie, jest cichy i zwróćcie uwagę, jak duże on ma śmigła. Patrzmy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Neosia, on ma śmigła dwucalowe, natomiast jeżeli chodzi o Mini, to praktycznie on ma śmigła ponad dwa razy większe. Dzięki temu działa sobie bardzo stabilnie, on lata bardzo stabilnie, nie trzęsie się i też jest cichutki. Te małe śmigiełka są zdefiniowane oczywiście przez gabaryty tego drona i nie ma się co czarować. Tak samo silniczki są wręcz miniaturowe, nawet w porównaniu do Mini, więc nie ma o czym mówić. Ten dron nie będzie nigdy tak stabilny, nigdy nie będzie tak dobrze latał i na pewno nie będzie tak cichy jak miniacze. Patrząc na porównanie kamer, widać, że w miniaczu jest dużo lepiej i szkoda, że DJI nie zastosowało przynajmniej trochę lepszej kamery. W Mini serii trzeciej i czwartej mamy tutaj matrycę 1/1/3 cala, to jest fantastyczna matryca, natomiast tutaj mamy matrycę w Neo półcalową i jest gimbal tylko jednoosiowy, czyli stabilizuje nam w jednej osi. Tutaj mamy trzyosiowy gimbal. Czyli ten obrazek jest sztucznie jeszcze stabilizowany i na bazie postprodukcji, czyli mamy tutaj głównie stabilizację poprzez Rocksteady. I konsekwencją tych różnic w budowie jest fakt, że jeżeli zrzucimy miniacza, na przykład na beton, no to niestety
kończy swój los w serwisie albo na wymianie, bo ten dron nie jest odporny na kolizję. Tutaj ramiona w stosunku do masy, one są wręcz pielinką. Tak samo jeżeli chodzi o konstrukcję gimbala trzyosiowego, to są te newralgiczne punkty. Ramiona i gimbal są najczęściej niszczone. W przypadku takiej małej konstrukcji zwartej i lekkiej jak Neo, to co nam się może głównie stać, to wypadnie nam kamera z mocowań, ale można palcami ją tutaj poprawić. Możemy oczywiście bardzo mocno trafić centralnie, aczkolwiek ten dron też nie lata szybko i tego trzeba być świadomym. Tak poza tym, no to wiadomo, że ten dron może nam wpaść do wody, żaden z nich nie jest wodoodporny. Mogą też dostać się obiekty w śmigła, na przykład gałęzie czy liście, więc wiadomo, czy piasek, czy brud. Więc wiadomo, że on ma też swoje granice użytkowania, ale one są na pewno dużo bardziej rozszerzone, jeżeli chodzi o odporność, niż w przypadku czwóreczki czy trójeczki. Jeżeli chodzi o ceny dronów, mogą być naprawdę spore różnice, dlatego że seria Mini, choćby Mini 3, kosztuje już w granicach 300 kilkudziesięciu euro. Mini 4 Pro nawet 800 w wykonaniu podstawowym, więc to jest zakres powiedzmy od 300 do 800 euro już z jedną baterią i z kontrolerem. Natomiast w przypadku Neosia wartość zbliżona, jeżeli chodzi o kontroler, ale można go kupić też w wersji solo za około 200 euro, więc ta różnica jest. Wiadomo, że płacimy za jakość i mamy to, za co zapłacimy. Tak w przypadku nowych dronów DJI właśnie jest. Jeżeli płacisz więcej, to masz więcej. I jeżeli tylko ciebie stać, to na pewno polecam Mini 4 Pro. Jeżeli mówimy oczywiście o jakości, bo jeżeli mówimy o odporność, o zabawę, o fun, to jest zupełnie inaczej. Patrząc na jakość zarówno zdjęć, jak i filmów, no to jest spora przepaść. Jeżeli zależy ci na tym, żeby mieć płynne, fajne ujęcia, bardzo dobrej jakości, tak samo zdjęcia, tak? Trzeba tylko sprawdzić specyfikacje, jeżeli chodzi o rozdzielczości, klatkarze, profile kolorystyczne, bitrate i tak dalej. Jeżeli jesteś takim foto czy wideo nerdem, no to sobie to znajdziesz w specyfikacjach. Ale mogę powiedzieć, że ten dron Neo jest bardziej do doświadczania lotów, do szybkich vlogów w niewielkiej odległości od człowieka. Nim możesz zrobić kilkadziesiąt lotów dziennie, bardzo krótkich, i wykonać kilkadziesiąt animacji, które posłużą ci do wzbogacenia twoich produkcji codziennych, czy to są rolki, czy vlogi, czy podobne rzeczy. Natomiast ten dron już wymaga trochę więcej zaangażowania, już więcej świadomości. Tutaj możemy latać też wyżej, możemy układać kąt kamery inaczej, także trzeba się troszeczkę wkręcić, ale myślę, że on ma też i dlatego każdy z nich ma trochę inną specyfikę. Spróbujemy sobie zrobić teraz jedną rzecz, słuchajcie, zobaczycie, jak szybko odpala się Neosia, a jak odpala się miniacza. Myślę, że to będzie znaczące, dlatego że każdy z nich ma inną specyfikę. Natomiast jeżeli jesteśmy na wycieczce, wyobraźcie sobie, że chcecie, nie wiem, 5 razy odpalić miniacza w ciągu 2 godzin, już będzie to kłopotliwe. Natomiast Neosia wyciągamy z kieszeni i możemy za pośrednictwem tych szybkich strzałów bezpośrednio z tego panelu górnego odpalić bez żadnej aparatury albo za pomocą aplikacji telefonu bez dalszych ceregieli. No i słuchajcie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie kupując dany model drona, trzeba zorientować się, jakie tryby on inteligentne posiada. Czy ma śledzenie, czy ma okrążanie wokół obiektu, czy ma krążenie wokół obiektu na przykład, czy ma waypoints, czyli misję, którą możemy mu zadać, czy ma quickshoty na przykład, czyli szybkie animacje, czy timelapse albo hyperlapse. To wszystko jest bardzo istotne i w zależności od tego, ile zapłacimy za dany model, takie możliwości będziemy mieli. To nie jest tak, że tani dron ma szerokie możliwości, a ten drogi ma podobne, bo naprawdę jest duża różnica. Jeżeli chodzi o procesor, model 4 Pro ma tutaj najbardziej zaawansowany i szybki procesor, za to płacimy też, także on nam nagrywa w 4K w 50
na przykład podczas śledzenia, może nagrywać nam w pionie i śledzić też w pionie, cały czas nagrywając 4K w 50 klatkach na sekundę. Ma profile kolorystyczne, ma też na przykład kodek H265 do tego, bitrate jest też bardzo mocny, także jak widać de facto w zależności od tego, na co się decydujemy, jakie mamy zasoby, tak możemy wybrać swój model, ale generalnie jest tak, że mamy to, za co zapłacimy. No i też, o czym nie mówiłem jeszcze, oprócz tych czujników antykolizyjnych, możliwości omijania przeszkód, bo tutaj automatycznie możemy mieć bypass, w modelach Mini też prędkość jest inna i czas lotu, na to też warto zwrócić uwagę, bo Neos jest mały, ma malutkie silniczki, więc on nie porusza się zwykle zbyt szybko. Ja wyciągnąłem z niego najszybsze, największe prędkości podczas lotów FPV, ale podczas lotów normalnych czy nawet sportowych to są prędkości typu 6-8 metrów na sekundę. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o miniacza, jest już troszkę lepiej, lata szybciej, dłużej, na pewno te możliwości są inne. To, co jest bardzo ciekawe, to jest metoda sterowania. Jeżeli chodzi o cały typ poszerek Mini, posługujemy się aparaturą, czyli kontrolerem RC, tak, radiem, inaczej zwanym, albo nadajnikiem, w zależności od nomenklatury i środowiska. Czyli mamy do dyspozycji zwykle aparaturę DJI RC lub RC z serii N. Natomiast w przypadku Neosia możemy sterować zarówno ręką, bezpośrednio przy starcie z ręki, możemy sterować telefonem z poziomu aplikacji, możemy sterować właśnie aparaturą RC czy RCN. Możemy też sterować jednorękim bandytą, czyli kontrolerem Motion. No i dodatkowo możemy latać też w trybie FPV z goglami. Także ten dron jest najbardziej, jak do tej pory, stworzonym dronem, który jest najbardziej uniwersalny. Już nie mówimy w tym momencie o jakości, ale o doświadczaniu, i on nas poprowadzi, począwszy od ręki, po dosyć mocno zaawansowane już loty w goglach. I to jest jego niezwykła cecha i przewaga. Żaden dron na świecie taki nie jest jak DJI Neo. Słuchajcie, nie mówimy o tym, ale mamy tutaj spore ograniczenia. Na przykład zdjęcia wykonywane są tylko w JPEG-ach. No i to już dla wielu osób nie jest super. No i są ograniczenia oczywiście, jeżeli chodzi o obrazek wideo, klatkaż, kodeki, profile kolorystyczne i tak dalej. To jest dron do szybkich, amatorskich ujęć, gdzie wyciągamy go z kieszeni, strzelamy ujęcia do rolki na przykład, czy do relacji, publikujemy raz, dwa, bo sobie ściągamy na telefon i w ciągu minuty, dwóch, trzech idziemy dalej. Tak, to jest zupełnie co innego niż w przypadku dronów, które już nam mogą posłużyć do bardziej profesjonalnych zastosowań, aplikacji czy zleceń, nawet do zarabiania, tak jak w przypadku Mini 4 Pro. Słuchajcie, ważna sprawa, jeżeli chodzi o uprawnienia i legalne latanie, jeden i drugi dron, wystarczy, że zarejestrujemy siebie jako operatora drona na stronie drony.gov.pl. Następnie ten numer operatora przykleimy na dronie i to jest ważne. Trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi. Oczywiście można też zrobić sobie darmowy kurs A1, A3 i to jest fajna sprawa, ale zwykle to, o co chodzi tutaj, to latamy do wysokości 120 metrów w zasięgu wzroku, nie latamy nad ludźmi czy nad tłumem ludzi, głównie nie latamy i unikamy przelotów nad pojedynczymi osobami. Ważna sprawa. No i też trzeba zwrócić uwagę na strefy, tak? Czyli czy mamy lotniska w pobliżu, czy na przykład zakłady karne, czy inne zakłady strategiczne, albo miejsca pamięci, czy jednostki wojskowe, tam też nie latamy. No i aplikacja Drone Tower, która jest istotna, a mianowicie ona umożliwia nam zarówno sprawdzenie tych stref, jak i zgłoszenie danych lotów. I to pokrótce, jeżeli chodzi o przepis. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Wiadomo, że w zależności od naszych potrzeb, możliwości, budżetu, tego, co chcemy zrobić z dronem, oczekiwań, wizji, tak dobieramy drona i nie jest to proste. Pamiętajcie, że trzeba dobrać trochę droższego i mieć w perspektywie dłużej niż jeden miesiąc czy trzy miesiące, bo dron jest drogą zabawką i przynajmniej powinniśmy go dobierać na rok, dwa, trzy.
Na tym to polega. Chciałem Was przy tej okazji zaprosić też do mojego treningu online, który przeznaczyłem dla osób, które chcą zacząć przygodę z dronem. On właśnie nazywa się Jak zacząć przygodę z dronem. Tam omawiam 5 tych pierwszych kroków. Wybór modelu, Twoją wizję, ścieżkę rozwoju, wszystko, co pozwoli na to, żeby rozwijać się z Twoim modelem drona w tej branży i żeby dron, na którego wydaliśmy kupę kasy, nie wylądował na półce czy w szufladzie, bo przecież nie na tym to polega, żeby zbierał kurz, ale żeby spełniał nasze wizje, możliwości, oczekiwania i żeby cieszył nas, żebyśmy też mogli wykorzystać pełne jego możliwości. Słuchajcie, pamiętajcie też, że przygotowuję poradnik online dotyczący użytkowania Neo. On powinien być gotowy za mniej więcej 10 dni. Będzie za chwilę uruchomiony już przed sprzedaż. Mam też szereg warsztatów online dotyczących i treningów dotyczących pełnego wykorzystania tych modeli bieżących, na przykład Mini 4 Pro. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzeba sprawdzić linki w opisie i w komentarzu. Mam też szereg darmowych warsztatów, które można wykorzystać. No i pamiętajcie też, że prowadzę grupę rozwojową Team 250 gramów szczęścia. Na bieżąco mamy sesję z oceną prac, mamy motywację i rozwijamy się wspólnie w małym, życzliwym i sprzyjającym gronie. Widzimy się na co dzień. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć.